Nasz zespół zajmuje się opracowywaniem sposobów pozyskiwania nanocząstek metalicznych, głównie srebra i złota, przy wykorzystaniu proekologicznych technologii. Innowacyjne nanotechnologie umożliwiają zastosowanie bądź to jednej substancji o właściwościach stabilizująco-redukujących lub, tak jak w naszym wypadku, zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego, co czyni metodę proekologiczną i zgodną z zasadami zielonej chemii. Należy pamiętać, że taka zawiesina lub suspensja nanocząstek metalicznych charakteryzuje się właściwościami bójczymi, czyli działa destrukcyjnie wobec bakterii, wirusów i grzybów. Czyli może ona znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie to działanie antymikrobiologiczne jest pożądane. Rynek produktów nanometrycznych nieustannie się rozwija, w związku z czym wdrożenie innowacyjnych nanotechnologii może przynieść znaczne korzyści gospodarcze. W tym momencie nanocząstki srebra, miedzi, złota mogą znaleźć zastosowanie zarówno w medycynie, w produktach kosmetycznych, w chemii gospodarczej, w gospodarce rolnej, w gospodarce komunalnej. Wszędzie tam, gdzie działanie dezynfekcyjne, działanie antyseptyczne, działanie dezodoryzujące jest pożądane.